Wlałem troszkę wody z hodowli pierwotniaka, żebyście mogli zobaczyć, jak w łatwy sposób zrobić pierwotniaka i jak dużo jest go w hodowli. Jest tu też całkiem dużo planktonu bakteryjnego. Zaraz wam go pokażę. Zobacz. Tutaj w jednej hodowli mamy kupę wody, pierwotniaka bardzo grubego i plankton bakteryjny. Oczywiście dosyć spora ilość. Podawany, jak tutaj widzicie, na zwykłym sianie dla królika z napowietrzaniem delikatnym, tylko żeby tutaj to mieszać wszystko. I w ten sposób możecie wyhodować pokarm dla swoich pupili. Potem taki pokarm pobieramy, odcedzamy przez gazę młyńską o średnicy oczek 46 mikronów i takiego odcedzonego pierwotniaka możemy już podawać rybom. Teraz chciałem wam pokazać wynalazek, który odkryłem kilka lat temu i zdecydowanie jest to produkt numer jeden z AliExpressa, czyli worki filtracyjne. Taki worek filtracyjny, tutaj jest napisane, że to jest 45 mikronów, tak naprawdę podejrzewam, że to jest 46, z tego powodu, że taką gazę młyńską gdzieś tam firmy produkują. Nie wiem, czy to jest po prostu zaokrąglenie, czy tak miało być. W każdym razie bardzo dobrze odfiltrowuje nam tutaj to wymoka z akwarium i przy pomocy takiego worka filtracyjnego jak najbardziej robaka można sobie odcedzić z tak zwanej brudnej wody. A teraz już przechodzimy do roboty, czyli do odcedzania robaka. Aby to uczynić, najpierw trzeba wyłączyć napowietrzanie, żeby się robak troszkę uspokoił. Jak widzicie teraz, jak to napowietrzanie wyłączyłem, tutaj dalej krążą te sywki w wodzie. Trzeba chwilę odczekać, żeby te sywki padły. Tutaj mamy takiego wymoka już odcedzonego i jedyne co teraz trzeba zrobić, to delikatnie worek podnieść do góry, aby wymok opadł na dno. Widzicie, worek filtracyjny jest na tyle gęsty, że ten wymok, który opadł już tam całkiem na dno, powoduje, że woda przestała praktycznie płynąć, ale takimi lekko kołyszącymi ruchami można go zagęścić jeszcze bardziej i usunąć tą brudną wodę, żeby do narybku nie lać tego, czego po prostu nie chcemy, czyli fosforanów. Zobaczcie, ile udało się wymoka odcedzić raptem 4-litrowego wiaderka. A teraz jeszcze kilka słów na temat tego, co nam będzie potrzebne. Czyli po prostu zwykłe siano, woda i trochę takiego sypku gdzieś tam z dna przy żwirku. Bardzo nadaje się też do tego woda popłukania Tubifexu, w której zazwyczaj jest dosyć dużo pierwotniaka. Strzykawce mam skondensowanego pierwotniaka. Zobaczcie, ile go jest, że jest woda biała. A teraz po kropelce będziemy zakraplać do akwarium, żeby nim karmić rybki. Tutaj jest akurat na rybek brzanki żagłopłetwej, który podkarmimy. Tutaj jest ikra tęczanki neonowej, ale jeszcze się nie wylęgła, więc tutaj nie będziemy wlewać. Ale może damy troszkę pierwotniaka badisy. Tutaj są badisy Dario w małych akwariach. Wlejemy im po troszku tego pierwotniaka. One sobie chętnie skosztują. Cześć, chciałem podsumować ten filmik, który dla was dodaję. Mam nadzieję, że będzie on dla was pomocny. I tych worków, które pokazywałem, szukajcie na AliExpress, a jak tam nie znajdziecie, to na Alibabie na pewno są. To są worki filtracyjne do win, do przetworów i bardzo dobrze sprawdzają się w akwarystyce.
Mój sukces z rozmnażaniem morskich gatunków kilkanaście lat temu związany był tylko i wyłącznie z tym, że miałem czym pracować. Jak wiadomo, akwarysta może być najlepszy na świecie, ale jak nie ma czym pracować, to nie będzie w stanie osiągnąć jakichś spektakularnych sukcesów, dlatego trzeba mieć narzędzia do tego, żeby odpowiednio podejść do tematu. Te worki filtracyjne, które Wam tutaj pokazywałem, są dostępne w zestawach, w których tam jest 7 czy 8 gradacji różnych worków. Od takich 200, tam 20 mikronów do łapania larw cyklopa, po takie do łapania naprawdę drobnych robaczków. Przy bardzo małych gatunkach ważne jest, żeby osiągnąć dosyć duże sukcesy hodowlane, aby rozdzielać te większe robaczki od mniejszych robaczków, ponieważ te większe robaczki jest cienka granica między tym, kiedy są pokarmem, a stają się, że tak powiem, drapieżnikiem w akwarium i zjedzą Wam na rybek. Dlatego rozcedzanie takiego robaka, czy to złapanego w nadurze, czy wyhodowanego samodzielnie, ma bardzo duże znaczenie w przeżywalności na rybku. Dlatego polecam Wam takie worki sobie nabyć. Taki zestaw, nie wiem jak teraz, kiedyś kosztował 300 zł tam, i tam jeszcze dokładali kilka gadżetów. Także naprawdę to nie jest drogo jak za towar tej jakości. Tym bardziej, że sama gaza młyńska też nie jest tania, więc tutaj macie już gotowca, nie musicie tego szyć. Nie musicie nic z tym robić, po prostu przelewacie przez to wodę i macie gotowy pokarm dla swoich rybek. Na razie, cześć!